Siemanko widzowie, bierzemy się za MRF-ę. Mam kilka pierdół do zrobienia. Uszczelki wymienić, wężyk i manety. Ale najpierw muszę paździerzem wyjechać z Kodunią. No ciasno, trzeba troszeczkę miejscóweczkę zrobić dla MRF-y i zrobić ją, bo kurka trochę mi leci. O, tam jeszcze muszę, nie ma ten zabezpieczenia i mi ten bolec, który trzyma stopkę boczką, wylatam. No i co mogę wam powiedzieć, MRF-arce kupiłem, to muszę właśnie wymienić teraz tutaj uszczelkę, tutaj. Napęd jest do zmiany, ale na razie go jeszcze będę upalał tyle, ile się da. Znaczy, zębatka jeszcze nie ma tragedii, ale łańcuch jest wyjechany. Opona jeszcze nie jest jakaś szałowa, ale jeszcze ją dojeżdża. No i dzisiaj sobie maneteczki wymienimy, bo właśnie to. Maneteczki, tu jest też jakieś druciarstwo zrobione. Także to wymienimy. Te dwie uszczelki. Wężyk kupiłem. I okej. Stopkę boczną sobie zamontuję. Mam już kupioną. Tylko musi do mnie paczka przyjechać. Co jeszcze zamówiłem? Filtr powietrza, świecę sobie zapasową wziąłem. I chyba na razie to tyle, co zamówiłem. Chyba, nie jestem pewien. I gdzieś tam powolutku sobie będę ją robił. Ale będę się skupiał głównie na stanie technicznym. Na stanie technicznym, wizualnie na razie w sumie mi to nie robi. Ma jeździć. Ma jeździć, ma dawać frajdę, a nie to pierwszorzędnie, o tak. Dobra. Bierzemy się za części. Uszczeleczki dwie, naklejeczka pójdzie na przyczepkę. Przyczepkę wam w jakimś odcineczku pokażę. Co za wynalazek ciekawy mam. I co? I manieteczki. Ole, na drut to jest ściśnięte normalnie. Nie wiem, czy to pójdzie. Będzie taki prosty temat, kurde, żeby zaraz nie używać tego dzyndzla, bo wtedy dopiero, ale będzie cyrk. No ale co, próbujemy. Ale ktoś tu patent odwalił. Ale idzie. Dobra, poszła. Ten dzyndzalek. Ciekawe jak on pasuje, czy ja nie będę musiał czegoś tu zrobić. Ale nie, on fajnie ciasno wchodzi. Także będzie. Wydaje mi się, że Lux Malina. Ha! Też to bajera. Manetki. Uszczelki na koniec, z tego względu, że po co mam brudzić teraz ręce i potem tymi brudnymi rękoma robić za manetki i za to. Więc najpierw zaczniemy od tego, tak? A potem zrobimy te brudne zajęcie. Przytrzemy sobie to szmatką. Mało wiele, bo tu pewnie jakiś piasek jest, coś. To jest ta manetka. Tak sądzę. No bajera, ej. Zobacz. I co? Trzy dychy dane nie dałem, ale są. Serio, są wygodne, po prostu. Też tu jest druciarstwo. Mam nadzieję, że sam rolgas jest w dobrym stanie, bo kurczę. Ale jakoś to hula. I co? Jajco. Ale dobra, jakoś to powolutku wchodzi. Trzeba cierpliwości. Patera. Patrz, co jest. Czyż to nie jest piękne? I zobacz. Trzy dyszki, a robotę robi. Teraz te dwie uszczelki myśmy sobie zrobili. Nie, na przyczepkę damy. Nagram wam przyczepkę. Zrobimy odcinek z przyczepką. Może kogoś zainteresuje, bo zupełnie coś innego niż tak można na co dzień gdzieś zobaczyć. Co, zaczniemy od tej. I powiem wam szczerze, że nie mam bladego pojęcia, czy poleci sobie olej, czy nie. Serio. Właśnie. Dobra. Pierwszy raz w życiu mam 4 suwa. Jak to ma być szczelne, jak tu w ogóle uszczelki nie ma? Czajcie to? Ona tu ma takie fajnie, żeby osadzić się. I co? Jajca. Ja mam nadzieję, że tutaj olej się nie będzie wydobywał. Na razie nie leci nic. Sprawdźmy, jak popuszczę. A bo to jest na silikonie. Ale zobacz, jak trzyma, co? Pa. Pa, co teraz się dzieje? Zobacz. Ale ja przyznaję otwarcie, że kupując motorek wiedziałem, że taka sytuacja ma miejsce. MRF-a, co? Powiem wam, że strasznie nigdy nie chciałem Chińczyka. Ale wyszło jak wyszło. I mówię, kurczę, wezmę sobie coś do latania. Chwilowo.
żeby po prostu mieć czym jeździć statkiem. No i padło na takiego pitbike'a, pełnoprawny motocykl sobie kupić, no to też trzeba położyć tam przynajmniej dychę, chociaż wróć za dychę, to się rempla kupuje. Aczkolwiek CR-kę miałem za 8, nie wiem, 300 czy jakoś tak. No, powiedzmy. I była zajebista była. Dobra, słuchajcie. Tutaj fajnie się działa, więc mam nadzieję, że to wszystko dobrze dociśnie po prostu i będzie ok. Dobra, nie wiem, co by nie było, wiem, że nie za mocno, bo może się to źle skończyć. Więc robimy nie za mocno. I mamy. Właśnie, wytrzeć to. Tą półeczkę tutaj, a półeczkę pokrywę pod silnik. Pokrywa pod silnik, zobacz, patrz. Pokrywa pod silnik, w ogóle muszę ją podspawać. No ale dobra, no jest. Zobacz, jak to fajnie wygląda. Od razu ładniej, co nie? Kiera trochę skoszona, jak widać. Może widać teraz, może nie, nie wiem. Muszę ją tu... O, jak ładnie, zobaczcie. Bajabong, kurwa, sika la fong. No i co? MRF-a skończona. Takie detale, ale gdzieś tam zawsze... Zawsze gdzieś tam troszeczkę na plus do wyglądu, powiedzmy. Ale też wygody. Trzeba przyznać, że kurczę, są... Naprawdę są wygodne te manetki, serio. A one 30 ziko kosztowały, a są mega wygodne, serio. Uszczeleczki powymienione, mam nadzieję, że już teraz oleju nie będzie. No i co, na ten moment ta kamera wygląda. On oczywiście chodzi, jeździ, nie będę teraz już jej odpalał. Wieczór już jest, a tu bardzo się roznosi dźwięk. Nie, taki osprzęcik, MRF-a jak MRF-a, słuchajcie. Jakieś przebitki wylecą teraz. Dobra, to było na tyle. Dzięki wszystkim za uwagę. Będą wlatywać kolejne materiały. Następnie podejrzewam, że coś wleci z jazdy. Może wrzucę coś ze starej jazdy na starej, jeszcze na poprzedniej tej cerce. Zobaczę od czasu, co wszystko zależy. Niedługo kolejna paczuszka kilku pierdółek do mnie przyjdzie, także znowu widzimy się w jakimś tam kolejnym odcinku na jakimś kolejnym malutkim serwisie, jakichś tam wymianach. I tyle. Dzięki ślicznie. Widzimy się w następnym odcinku. Siemanko!